Hej, ja jestem Sarge, oto przed wami 13 odcinek z gry Red Dead Redemption 2. Znajdujemy się obecnie akurat przy łóżku Artura, dlatego że chciałem w końcu sprawdzić list, który przyszedł do naszego bohatera już jakiś czas temu. Sądząc po tej ikonce na mapie, to wydaje się, że jest to początek jakiejś misji fabularnej. Dear Arthur, I've written this letter 100 times or more and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke and I was going off to get married that we would not speak again. I know I said a lot of things and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck and, well, it's a long story and not an interesting one, but I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town, and I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again if you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Linton. No proszę, najwyraźniej Mary to jakaś dawna miłość Artura Morgana. Rozstali się. I proszę bardzo, od razu się na radarze pojawia ikonka, gdzie z Mary możemy się spotkać. No to tym się dzisiaj zajmiemy wobec tego. Zobaczmy, gdzie to będzie. O, tutaj tak się składa. Zresztą ona napisała, że gdzieś tam właśnie przy Valentine się teraz osiedliła. A zatem to będzie nasz najbliższy cel w tym momencie, chociaż najpierw jeszcze będę chciał sobie wykupić jakieś ulepszenie obozu. Zaraz to sobie sprawdzimy. No ale jeszcze w pierwszej kolejności przebierzemy Artura. No, skoro się wybieramy do Mary, to może odstawmy go w jakąś koszulę. Proszę, francuska koszula wieczorowa. Niech i będzie coś takiego dla odmiany. Co my tu mamy dalej? A, tylko że widzę, że tą kamizelkę nadal mam, to mogę ją zdjąć, jak rozumiem. Chyba, że kamizelkę też mimo wszystko dodamy. Tylko zastanawiam się, którą. A dajmy kamizelkę legionisty. Co oprócz tego? Zmienimy może jeszcze buty. Niech będą wyśmienite, wytrzymałe buty. Jedyny dostępny kolor. I to w zasadzie wszystko, co tutaj będę chciał na tę chwilę zmieniać. Chyba, że jeszcze podmienimy sobie kapelusz. Bo to jest chyba ten taki znoszony. Zaraz zresztą sobie to sprawdzimy. Dokładnie. Niech będzie ten, zatem. Kapelusz z bobra. Okej, i będziemy mogli udać się do Mary już niedługo. Good morning, Arthur. So, a feller in town recognized me from Blackwater. That's not good. It's okay, though, I dealt with it. Okay, well, let's talk more later. All right, Arthur. No to ciekawe, jeszcze temat sprzed kilku odcinków. Tutaj mamy Johna Marstona. Może też pogadamy? A Pearson? Gentlemen, room by the fire here, Mr. Morgan. Hey there. You know, too many folk around here take you for granted. Well, that's nice of you to say. Our own cook. That's fine living. Yes, yes. A ciekaw jestem za to, co tam John by powiedział. Marston, you can just sit, you know. No właśnie, tutaj mnie zachęcali, żeby usiąść. Ciekawe, czy się z tego wywiąże jakaś rozmowa. Trzeba to też sprawdzić. Good to take the weight off, eh? Hello. Yep. No proszę. Pogadajmy. What are you up to? Thinking of heading out a bit. Okay, we'll catch up with you later then. Aha. No właśnie, Artur najwyraźniej nie chce zatrzymywać Johna. Alright. How are you? That last two I had was pretty damn good. Glad to hear it.
We'll make a cookie you yet. I should do some work. No dobra, nie będę wam przeszkadzał w takim razie. Ruszamy na razie tutaj do księgi rachunkowej i wykupimy sobie coś. Morning, Arthur. Good morning. Zobaczmy, co jest dostępne. Ja właściwie wiem, co chcę sobie wykupić, bo już wspominaliście o tym w komentarzach. Mianowicie, po tym, jak ulepszymy sobie kwaterę Dacza, to będzie można wykupić sobie najwyraźniej też opcję szybkiej podróży, a na tym by mi bardzo zależało. Zmotywuj innych do przekazywania więcej pieniędzy obozowi. To też spowoduje, że szybciej nasz budżet będzie tutaj wzrastać. Okej. I mamy oczywiście od razu przedstawione te ulepszenia. No faktycznie troszeczkę się pozmieniało. I tak jak właśnie pisaliście, mamy mapę do planowania podróży. Co ciekawe, już mnie na to stać. Odblokuj mapę do szybkiej podróży, która umożliwia podróżowanie pomiędzy odkrytymi miejscami. Odblokuj przedmioty do dbania o wygląd. I chyba powiem wam, że od razu sobie to wykupię, dlatego że chciałbym mieć tą szybką podróż dostępną. Czyli rozumiem, że z budżetu obozu to wydałem, więc będę musiał też ten budżet zasilić dodatkowo. Tak mi się wydaje. No zaraz sprawdzimy. Dobrze. Mamy trofeum tak w ogóle. I proszę, jest rzeczywiście mapka. Dodatkowe przedmioty do dbania o wygląd. Ciekawe, gdzie one będą dostępne. Tutaj jeszcze ulepszenie pozostałych namiotów. Poprawi to nastrój w obozie. No ale okej. Na razie podziękujemy. I przekażmy jeszcze jakiś datek. To jest też trochę taka kwestia kosmetyczna, bo tak naprawdę jeśli jest 0 dolarów, jeśli chodzi o budżet obozu, to my wtedy z kieszeni swojej wykładamy pieniądze. No dobra, zwiększymy ilość. Na razie 10 dolarów jeszcze dodatkowo tutaj przekażemy. I póki co wystarczy. Z czasem oczywiście będzie tego jeszcze więcej. Teraz wyłożyliśmy z własnej kieszeni, kurczę, kilkaset dolarów tak naprawdę, żeby obóz ulepszyć, więc naprawdę dużo zrobiliśmy w tej kwestii. I teraz w końcu ja mam pytanie, czy ta mapa szybkiej podróży to jest właśnie tutaj przy tym namiocie? A czekajcie, jakbyśmy sobie zobaczyli tutaj. Przekaż do obozu. Domino. Dobra, mniejsza z tym, ja sobie później jeszcze sprawdzę, gdzie jest ta mapka, bo i tak na razie pewnie będę chciał ruszyć, chociaż właściwie to wiecie co? Można by było tą mapkę zlokalizować już teraz z jednej strony. Tutaj jeszcze może pogadamy. Morning, Mr. Morgan. No more desperate, Strauss. It's in a debtor's nature. Less desperate then. All right, well, I should be getting on. Sounds good, Mr. Morgan. Zawsze od czasu do czasu też chcę właśnie sobie pogadać z pozostałymi członkami gangu, bo to są fajne rzeczy. Nie no, wydaje mi się, że jednak chyba ta mapka powinna być jakoś tutaj, prawda? Może z tyłu? O właśnie, jak najbardziej. Przy miejscu, gdzie Arthur może się przespać. Użyj szybkiej podróży i zobaczmy, gdzie ja mogę się przenosić. Akurat tak się składa, że do Valentine jak najbardziej mogę. Oprócz tego Strawberry, gdzie jednak poszukują nas i w takie miejsce nie możemy się bezpośrednio przenieść. I jeszcze Rancho Emerald. Ale w takim razie, ponieważ ruszamy jak najbardziej do Valentine, a drogę już doskonale znamy, to możemy skorzystać z opcji szybkiej podróży. Zobaczymy przy okazji, jak to tutaj wygląda. Proszę bardzo, nasz bohater wyruszył i pewnie za chwilę zobaczymy go już w Valentine, podejrzewam.
Prędzej czy później też będę chciał na pewno sobie wypróbować opcję przejechania się pociągiem albo też skorzystania z dyliżansu, bo to też jest dodatkowa możliwość, żeby gdzieś się szybko pomiędzy lokacjami przenosić. No i jesteśmy na miejscu. Troszeczkę to też potrwało, mieliśmy te dodatkowej animacje, ale nie zmienia to faktu, że i tak dużo szybciej możemy się w ten sposób przenieść, niż gdybyśmy mieli normalnie się tam udawać konno. Czyli, jeśli chodzi o Mary, to najwyraźniej spotkamy ją gdzieś tutaj. Czy to jest właśnie jej dom? Chyba tak. Zanim z nią pogadam, tutaj chciałbym się zatrzymać. Chyba, że mógłbym w jakimś rozsądnym miejscu przywiązać konia. Na przykład tutaj. I zanim zapukamy, zanim pogadamy z Mary, to jeszcze też chciałem sobie zajrzeć do swojego ekwipunku i wreszcie pokazać wam dziennik, bo kurczę, już od dłuższego czasu sobie tego nie nadrabialiśmy, a prawda jest taka, że ostatnio tutaj się zatrzymaliśmy w tym miejscu, a od tamtej pory to wykonaliśmy wiele misji. Tutaj jeszcze wątek tej wycieczki z wujkiem i dziewczynami, kiedy to po raz pierwszy udaliśmy się do Valentine, więc mamy sporo do nadrobienia. A powiem wam, że jak ja sobie też nadrabiam to poza nagraniem, czytając później na przykład w trakcie montażu, to naprawdę fajnie jest to wszystko opisane i mimo, że te różne wydarzenia przecież poznaliśmy i doskonale je znamy z dotychczasowych odcinków, to i tak uważam, że warto się z tym zapoznać, żeby też dowiedzieć się, jakie są przemyślenia Artura Morgana na temat poszczególnych wydarzeń fabularnych. I pewnie nie tylko, podejrzewam, że nie tylko właśnie te misje fabularne będą się tutaj pojawiać, jeśli chodzi o te wpisy w dzienniku. Ale muszę zdecydowanie pamiętać, żeby nieco częściej sprawdzać ten dziennik i wam to pokazywać, aby nie robić sobie zbyt dużych zaległości. Teraz się to na tym kończy, dalej już nie mogę przewracać stron, więc w przyszłości jeszcze będziemy to sobie sprawdzać. A na razie ruszamy sprawdzić, czy Mary jest faktycznie w domu. Okay. Yes. Oh, I'm sorry. I didn't mean to disturb you, ma'am. Is Mrs. Linton in? I'll go see. Jakie powitanie. Mrs. Linton, a caller for you. Hello, Arthur. Mary. I heard you and your friends was around. Okay. Where's what's his name? Died. Well, I'm sorry to hear that. Yeah, me too. Me too. Happened a while ago. Pneumonia. Bad business. Sure. So, you've been made a widow and you come here looking for me, is that it? No, ain't like that, Arthur. Ah, okay. Listen, Arthur, I'm... My family. I need your help. You mean the family that always looked down on me? And you want me to help? It's my little brother, Jamie. I always liked Jamie. At least compared to the rest of them. He's broken Daddy's heart. Daddy has a heart? Don't make me beg you, Arthur. My money, my life, me. I wasn't good enough. I'm sorry. We need your help real bad. Little Jamie's joined the Chelonians, that strange religious order. Good for him. They're quite mad, Arthur. They'll kill him. You're the only person he'd listen to. So, I'm too rough to marry into your family, but it's okay to ask me to help in saving your family. I'm sorry.
I understand if you don't want to help me, but I think of you often. Long time ago now. I'm begging you, Arthur. I say let Jamie live Jamie's life and not the nightmare that his daddy dreamed up for him. Jamie's so innocent, Arthur. Please, Arthur. Will you help me? Oj tam, Arturze, naprawdę, nie daj się prosić. Where is it? Somewhere out near Carmody Dell, I think. The rancher there said he'd seen him around the Cumberland Forest. I just want him back, Arthur. If you find him, bring him to me at the station. I'll see what I can do. I'll owe you. You already owe me. O kurczę. Sporo ta dwójka przeszła ze sobą, widać to wyraźnie. Ma jej za złe, Arthur, to w jaki sposób się rozstali. Okej, to będzie tutaj. No to kontynuujemy. Część trzecia, czyli kolejna misja fabularna, która jest tak jakby podzielona na kilka części. Podobnie było też i wtedy, kiedy dla Straussa ściągaliśmy długi z różnych osób. Dobra, teraz się zastanawiam, którędy powinienem się wybrać. Czy kierować się właśnie tutaj, gdzie pokazuje mi radar, czy jednak próbować jakoś ruszać na skróty. No teraz tak naprawdę to i tak lecimy w dobrym kierunku, więc tego się trzymajmy. Ale to ciekawe, też się przy okazji dowiedzieliśmy nieco więcej na temat tego dawnego związku Artura i Mary. Ona więc wyszła za kogoś innego, ale jej mąż zmarł. Zachorował na zapalenie płuc. No i widać było wyraźnie, że na pewno Artur nie darzył go sympatią, zresztą nie ma się co dziwić, ale też i dowiedzieliśmy się tego, że rodzina Mary nie darzyła sympatią Artura, szczególnie jej ojciec. Ale biorąc pod uwagę, że Jamie lubił Artura, no to pomożemy mu w takim razie. Co się stało? My horse up and died on me, twisted my ankle something fierce. Think you could give me a ride? No dobrze, niech będzie. Yeah, sure. Hop on. Oh, thank you, sir. Thank you. I gdzie pani prosi, żeby panią zawieźć? You know Emerald Ranch? Mind taking me there? Sure. Zobaczmy jeszcze na mapce. To już jest miejsce nam doskonale znane, tak czy siak. Kurczę, problem w tym, że naprawdę blisko jest naszego celu. Ale dobra, z tego też się może wywiązać jakaś ciekawa rozmowa, więc zobaczymy. Glad I ran into you. I raised that horse, you know. Raised it since it was just a foal. Oh, losing a horse is hard. Sorry to hear that. Yeah, that horse did right by me. Better than my husband, truth be told. That fool, always complaining. But does he do something about it? Man barely lifts his hand to wave the flies away. Aside from to lift a drink, of course. Marriage for me has been nothing but trouble. Yeah. But Biscuit? He was a fine animal. Loyal, smart, brave. Didn't take no guff, not from no one. Had one of them mountain boys pull a gun on me once. I was riding up near the Dakota and had stopped by a nice warm patch. Must have dozed off, but I wake up and find some nasty piece of work pointing a rusty shotgun straight at me. Well, he gets wheezing on and I must have made some sort of noise because the next thing I know, Biscuit had nipped his ear clean off. Kicked his hide too as he was hollering away. Didn't think a man could run so fast. Oh yeah? Yeah, had a good laugh on that one. I tell the husband, what does he do? Should have never gone over there, honey, he says. Gee, thanks. So, you live at Emerald Ranch then? For the time being. I was looking for work. They was looking for some help with the gardens.
If I waited any longer for my husband to put food on the table, I'd have died of starvation. I'll be moving on soon, though. Emerald Ranch, well, it's a strange place. Pozwolę sobie tylko sprawdzić, bo to już chyba tutaj, ale chciałbym tej rozmowy wysłuchać do końca. How so? The owner's a mean bastard. Strange, too. Delights in bullying folk. There's a daughter, but she never leaves the house. You can see her in the window sometimes. Oh, we're getting close now. No zdecydowanie, jesteśmy blisko. A zatem możemy już ją odstawić na miejsce. Czyli tutaj też właśnie możemy się przenosić szybką podróżą z poziomu obozu. Dobrze wiedzieć. Jeszcze kawałek, tutaj muszę ją zawieść. Here we go. This is great. This was kind of you, mister. Please take this as my way of thanking you. No proszę. Appreciate it. What a lousy day. Nice talking with you, ma'am. Good luck to you. You too. All the best. Kurde. Coś jest wyjątkowego w tej grze, jeśli chodzi o te losowe spotkania z jakimiś ludźmi. No sami musicie przyznać. A tutaj tak w ogóle będzie też Jose miał dla nas jakieś zadanie. No ale skupmy się na tym, co mieliśmy zrobić. Czyli udajmy się teraz na miejsce, aby pomóc Mary Linton. W tym momencie jestem już gdzieś niedaleko tego miejsca, gdzie spotkaliśmy tę kobietę i jej pomogliśmy. Więc tutaj się z wami witam z powrotem. Spróbujemy odnaleźć Jamie'ego i mu pomóc, jeśli faktycznie dołącza do jakiejś sekty, która według słów Mary jest niebezpieczna. No to lepiej by było mu faktycznie pomóc. Nie chcemy mieć go na sumieniu, to na pewno. Musiałem troszeczkę zwolnić, żeby wierzchowiec mi odpoczął. A tutaj będziemy musieli i tak wjechać pod górę, więc wytrzymaj jeszcze troszeczkę, Aro. Za chwileczkę będziesz mógł sobie się zatrzymać. No bo mam nadzieję, że tutaj Jamie'ego spotkamy. Odbędziemy może jakąś rozmowę. Mamy ich. Pytanie, czy oni pozwolą mi pogadać z Jamie'em? No less than the recent rediscovery of theology. 100 years ago. Gentlemen! Shell of safety. Shell of safety. Shell of safety. Shell of safety. Rzecz kurde. Shell of safety. Shell of safety. Shell of safety. Can I speak to the boy? Arthur? Hello, son. Your sister is very worried. The boy has chosen a path, sir. The path to truth. Well, I mean, his sister just wants to speak with him. Arthur, I've chosen a path. The boy has chosen a path. He's chosen safety. What path have you chosen, sir? O nie, zaraz mnie będą jeszcze chcieli zwerbować. I'm still searching, I guess. We are all searching. Chelonianism is about searching. What do we search for, do you think? A może uda się ich podejść po prostu? Podejść sposobem? I don't know. Safety? Safety and meaning? Jamie knows the truth. But of course, you may speak with him. Exactly. If your teachings are so great, what harm can I do? I'm not coming with you, Arthur! Just come and speak with Mary! That
Make up your mind! Leave me alone, Arthur! I didn't ask for your help! Ojejku! Bałem się, że on zeskoczy tak w ogóle. Dogońmy go szybko. For Christ's sakes, Jamie, just hold up a minute! This is none of your damn business! Ja cię kręcę, ktoś cię musi powstrzymać. Wow! What the hell do you know about it, Arthur? Come on, Jamie, your sister's worried about you. I was doing just fine by myself. Kurde, ten jego koń jest szybki, naprawdę. Nie jestem w stanie go dogonić. Just stop and let's talk about this. I don't have to answer to you. Powolutku chyba się zbliżamy. Ale bardzo powoli. Damn it, we gotta do this the hard way. Come on, you ain't stupid. You can see this is crazy. You're the crazy one. Chłopak jest zagubiony, ewidentnie. You pop up out of nowhere? Co z tego? Ważne, że Arthur chce ci pomóc. Sorry, mister. What are you gonna do, Jamie? Live the rest of your life in the mountains with those people? They're my friends. Tylko tak ci się wydaje, że to twoi przyjaciele. If you don't leave me alone, I'll shoot you. I swear it. What are you talking about? You ain't no killer. You don't know who I am. Przestań strzelać. Jezu, jeszcze kogoś pozabija. What the heck? Nie, tylko nie pociąg. Jeszcze go rozjedzie. Jezu. Please, Arthur. I'm a man now. I found something. A calling. You're just a kid. You're making a big mistake. I'm not taking advice from you. You're an outlaw. You leave me alone. They're good people. I'm warning you, Arthur Morgan. Leave me alone. Please, kid. Put that gun down. I warn you, Arthur. I don't want to live anymore. Kid, just calm down. Leave me alone. Okej. Powoli wciskaj R2, aby napełnić wskaźnik. Im bardziej napełniony będzie wskaźnik, tym dłużej pozwoli ci to celować. Udało się. Now calm down. Let's go see your sister. Okay. O. Okay. It's okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know. I don't know enough about it. One thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed you, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all a long time ago, son. Well, this wasn't how I thought today would turn out. It's been a long time, Jamie Gillis. You were a kid last time I saw you. Didn't try to kill yourself. You know, you taught me how to ride a horse. Too well, apparently. Chelonia, though? Really? You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtles. Shut up. All Father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father?
nice man? He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Czekajcie, to już tutaj, tak. Dang. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. Why aren't we moving? A patrzcie. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something, but all right, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did. Hey, are you still with Dutch and what was his name? Hester? Hosea. Yep, still the same, sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Shit. Maybe Mary did make the right choice. No doubt. But none of it is anything like the nonsense you read in the newspapers. Where exactly are we headed? Patrzcie, kurczę, jaki czujny. So, are you two getting back together? I told you, no. Just asked me for a favor. You know Barry Linton's dead? Pneumonia. She told me. So the door's open, so to speak. That's all in the past. Different people now. She's not. And you seem just the same. Well, maybe that right there's a problem. Wait, where are you taking me? She was always too good for me. Now, let's just get you back to your sister. She's waiting at the station for us. Zależało mi na wysłuchaniu tej rozmowy do końca, ale kurde, nawet takie szczególiki twórcy tutaj dopracowali, że Jamie zwracał nam uwagę, kiedy przestaliśmy jechać. Patrzcie, wzrosła więź z koniem. Gwałtowne skręcanie i zatrzymywanie się podczas jazdy. Przytrzymaj R1 i X podczas ruchu. No dobra. Tak samo też Jamie zwracał mi uwagę, kiedy szedłem w inną stronę. Więc też, kurczę, postacie niezależne automatycznie reagują, ale cieszę się, że trochę zwolniłem, bo dzięki temu mogliśmy właśnie rozmowę wysłuchać się do końca, a było to ciekawe. Here we are. She must be waiting inside. Dobra, to na początek może zatrzymajmy się tutaj, przywiążemy konia. Make it quick or I might run off again. Spokojnie. Czemu znowu wsiadasz? Teraz idziemy pieszo, mój drogi. Właściwie to chyba tędy możemy to zrobić jak najbardziej. Miejmy nadzieję, że Mary tutaj rzeczywiście czeka. We going in then? No pewnie, że wchodzimy, stary, a myślisz, że po co tutaj przyszliśmy, co? Dobra. Najważniejsze, że Jamie jest bezpieczny, ale wygląda na to, że Arthur rzeczywiście nie ma zamiaru wracać do Mary. You're nervous about seeing her, aren't you? Jamie! Jamie! Come home! Please, you've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. Oh, you'll never change. I know that. No i wcale się nie zdziwię, jeśli to był ostatni raz,
kiedy zobaczyliśmy Mary. I feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall. O, widzę, że wróciliśmy chyba do Valentine. Misja wykonana. Po odnalezieniu Jamie'ego w Cumberland Forest z sektą Clonian, Arthur próbuje przekonać go, aby wrócił do Mary. No i to udało się naszemu bohaterowi. Na tym sobie więc zakończymy ten odcinek. To była naprawdę ciekawa przygoda. I jednocześnie, no sam jestem ciekaw, czy jeszcze będziemy mieli okazję spotkać kiedyś Mary, czy to rzeczywiście było już nasze ostatnie spotkanie. W każdym razie, jeśli ten film Wam się podobał, to możecie zostawić kciuka w górę i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!